Cześć, tu Ernest! Dzisiaj o 15 wyszły wyzwania Witaj na Pandorze. Są one częścią współpracy Fortnite z grą Borderlands. Wszystkie te wyzwania można wykonać tylko na terenie Pandory, czyli w nowym miejscu, które weszło po dzisiejszej aktualizacji. Większość wyzwań, w sumie to wszystkie, są bardzo proste. Skrzynki jak skrzynki, wystarczy je otwierać. Są w prawie każdym domku na tym terenie. Ważne jest to, aby wybrać miejsce, w którym będziecie pierwsi. Dużo osób dzisiaj tutaj lata, więc to jest bardzo losowa sprawa. Banknoty za to wypadają z każdej skrzynki oraz zdobitych przeciwników. Tutaj też jest chyba wszystko jasne. W tym filmiku pokażę wam lokację oka Claptrapa oraz miejsce, którym można mu je oddać. Więc tak, oko Claptrapa skrywa się w dokładnie tym oto domku. Jeśli się nie mylę, to tutaj kiedyś był Meksyk. W tym dokładnie domku pod telewizorem jest wcześniej wspomniane oko. Wystarczy je podnieść. Aby wykonać całe to wyzwanie, musimy to oko jeszcze zwrócić. Claptrapa znajdziecie pod billboardem przy wejściu od strony Pagód Pomyślności. Dokładnie w tym miejscu macha do nas ten śmieszny robocik. Przy okazji zbierzcie kilka materiałów, ponieważ w tym samym miejscu jest pierwsza lokacja symbolu Volt. Jest ich w sumie trzy i no, to jest pierwsza lokacja. Drugi symbol Volt jest tuż obok na złomowisku. Trzeci symbol za to jest na dawnym Meksyku. Przy wejściu znajdziecie trzeci symbol. Reszta wyzwań jest bardzo prosta i jasna, dlatego nim się już nie będę zajmować. Prawie wszystkie zrobiłem przy okazji, robiąc te dwa wyzwania. I to tyle. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.